Piotr Wielki, na którym dochodzi do zapalenia środku ładowni. Wystąpiły przyrób pożaru i jednostka Fire Patrol. Na jednostce Piotr Wielki, punkt pierwszy. Włączenie świateł wewnątrz nadgrówki. Uruchomienie silnika diesla na jednostce Piotr Wielki. Ukazanie się jedynie z komina. Na jednostce Piotr Wielki, zapalenie świateł wokół nadgrówki. Punkt czwarty, zapalenie się białych świateł na maszcie. Zapalenie się czerwonego światła na maszcie. Uruchomienie świateł pozytywnych. Na drobie na zielonym maszcie. Uruchomienie radaru. Następuje zrzucenie linii smogniczej ze statku. Wyciągnięcie jednostki wciągnięcia linii. Uwaga, została wciągnięta. I wypełnięcie jednostki portu. Duża jednostka, bo przy woli manewruje. Następuje teraz nagłe uzmienianie się wyznanych substancji na pokładzie tej jednostki kontenerowej. Wybuch pożaru na statku. Jeszcze jedna z eksplozji, chyba wybuch jakiś materiał. Wyłączenie silnika diesla i uruchomienie syreny alarmowej. Teraz do akcji wkracza jednostka strażacka. Na tej jednostce następuje ewakuacja ludności, zrzucenie szaloty ratunkowej na jednostkę i teraz do akcji wchodzi jednostka Fire Patrol, następuje wezwanie straży pożarnej Fire Patrol. Na tej jednostce następuje uruchomienie silnika diesla. Na chwilę ukazuje pan górę z komina też. Włączenie się do pozycyjnych oraz staracza. Uruchomienie radaru. I ciągnięcie flagi na was. Na jednostce strażackiej następuje uruchomienie syreny. I jednostka wypływa na brzegu do uszkodzonego kontenerowca. Przybywa na teren zagrożenia, przystąpienie do gaszenia. Uruchomienie armatki. Po ugaszeniu tego pożaru następuje wyłączenie syreny na jednostce strażackiej. Wyłączenie syreny.
Przewodniczący Jonecki, panie patrolu Czerwi. Na tym jednostce, które zaczęły wyłączenie radaru, opuszczenie flagi. Wyłączenie światła satelitarnego oraz karacza. Wyłączenie silnika diesla. Dalej akcja przenosi się na jednostkę transportową Piotr Wielki. Ponieważ nastąpiła awaria w tej drodze, więc